16 czerwca wspominamy świętego Jana Franciszka Rigi, prezbitera. Jan urodził się 31 stycznia 1597 roku w Foncouvert, w dzisiejszym departamencie Aude we Francji. Kształcił się u jezuitów, do których w 1616 roku wstąpił. Po nowicjacie w Tuluzie przez 3 lata nauczał w Billon, a potem w Tournon studiował filozofię. Następnie znów odbywał praktykę pedagogiczną w Puy i Auch. Teologię studiował w Tuluzie. W 1630 roku otrzymał wreszcie święcenia kapłańskie. Oddał się wówczas gorliwemu apostolstwu, najpierw w Montpellier, a potem w okręgu Vunage. W 1634 roku biskup z Viviers zażądał pomocy przy wizytowaniu diecezji zrujnowanej wojnami domowymi. Do tego zadania wyznaczono Jana Franciszka. Poirytowani jego gorliwością, niektórzy proboszczowie oskarżyli go wówczas o sianie niepokoju. Biskup, którego chwilowo udało im się zwieść tymi zarzutami, przekonał się ostatecznie o prawdzie i ponownie obdarzył Jana zaufaniem. Sam misjonarz kilkakrotnie zabiegał o wyjazd do Kanady, ale przełożeni niezmiennie odpowiadali, że jego Kanadą jest okręg Viviers. Począwszy od roku 1636, w lecie Jan Franciszek głosił nauki katechizmowe w Puy. W zimie natomiast, gdy wieśniacy dysponowali wolnym czasem, przebiegał najodleglejsze górskie sioła. Na jego nauki ściągały rzesze, w górach podziwiano go i kochano za oddanie i rozmodlenie. Noce często spędzał przed tabernakulum. Wobec zarzucanego mu braku roztropności w jego obronie stawał ówczesny generał jezuitów. Wieczorem 23 grudnia 1640 roku, zdążając w czasie śnieżycy do małego górskiego sioła La Louvesque, Jan zgubił drogę. Noc spędził w kolebie, przez co nabawił się zapalenia płuc. Mimo tego następnego dnia pracował do upadłego. Wyczerpany chorobą i trudami, zmarł około północy 31 grudnia. Klemens XI beatyfikował go w roku 1716. Kanonizowano go razem z Wincentem a Paulo w roku 1737. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Jana Franciszka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.